Bogdan Szlachta, doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nauk humanistycznych, z wykształcenia prawnik i filozof. Prowadzić będę wykłady poświęcone filozofii politycznej wieków średnich, a mimo że na uniwersytecie wykładów tego rodzaju nie prowadzę, prowadzę natomiast wykłady ze współczesnej filozofii polityki. Od tego, jak sądzę, można byłoby zacząć, że we współczesnej refleksji, przełomu XX-XXI wieku, jesteśmy przyzwyczajeni w potoczności przede wszystkim, ale również w refleksji filozoficzno-politycznej do pewnych formuł, które są trudne do odnalezienia w refleksji wieków średnich. Jesteśmy przyzwyczajeni do przyjmowania za punkt wyjścia pozycji jednostki jako tej, która poprzedza pojawienie się społeczeństwa, przynajmniej od strony teoretycznej, która w jakiś sposób poprzez swoje preferencje, upodobania funduje, a nawet legitymizuje porządek normatywny, który jednostki tej dotyczy i wszystkich pozostałych jednostek. Jesteśmy przyzwyczajeni do formuł tak zwanego kontraktu społecznego, niekiedy nawet nazywanych formułami racjonalistycznymi. Przyzwyczajeni jesteśmy również do tego, że wydzielamy w sposób niesłychanie ostry tak zwaną sferę publiczną i sferę prywatną, wikłając jeszcze w tę dystynkcję zagadnienia dotyczące sfery politycznej niejednokrotnie. Tak, jakby pewne obszary aktywności poszczególnych jednostek fundujących cały ład normatywny, a nawet ład instytucjonalny, legitymizujących organy władzy publicznej, a nawet wszelki ład prawny, jakby te jednostki pozostawały w pewnej sferze swojej aktywności poza oddziaływaniem, poza kontrolą, poza regulacją ze strony ładu normatywnego, które same legitymizują. Tak, jakby pewna sfera aktywności w dziedzinie prywatności zamykała się jednostki i nie miały do niej, do tej sfery prywatności dostępu regulacji, choćby legitymizowane przez daną jednostkę. Te nasze dzisiejsze, przełomu XX-XXI wieku sposoby patrzenia uznawane przez nas za oczywiste są wysoce problematyczne, jak powiedziano, z punktu widzenia refleksji średniowiecznej.